Kontakt z naszymi rodakami na Ukrainie jest dla nas bardzo istotny i spotkaliśmy się także z przedstawicielami Kościoła katolickiego. Będziemy także na cmentarzu w Bykowni, gdzie oddamy hołd. Wczoraj była msza, którą upamiętniliśmy ofiarę katastrofy smoleńskiej. To była miesięcznica i tu w Kijowie też w katedrze została celebrowana przez osobiście przez księdza arcybiskupa. I będziemy na cmentarzu w Bykowni, gdzie oddamy hołd wszystkim ofiarom totalitaryzmów. Jedynie co wymagają społeczeństwo ukraińskie, demokratyczne, to bardziej mocnej współpracy NATO i Ukrainy. My nie jesteśmy, to nie była wizyta NATO, proszę pamiętać. My jesteśmy posłami państw członkowskich NATO, ale to są posłowie, którzy bardzo wspierają Ukrainę. Bardzo dziękuję. Drugi poseł jest?